operatorzy, co? Czy możemy już zaczynać? Dobrze. Dobrze, ja nie będę Państwa oszukiwał, teraz jestem na palcach, a teraz jestem normalnie. Marcinie, gdybyś miał wybrać jeden program. Dzień dobry TVN, mam talent Lego Masters, do którego chciałbyś najbardziej zachęcić, by widzowie no, włączyli ten TVN wtedy, kiedy akurat emisja jest. To który i dlaczego? To jest pytanie do ojca trójki dzieci, które kochasz najbardziej. Wiadomo, że żaden kochający tatuś nie wskaże, że akurat bardziej Jasia niż Małgosię albo Bożenkę. Natomiast ja wyrosłem w telewizji na żywo i pracę na żywo sobie najbardziej cenię, bo daje największą wolność, szansę na improwizację, którą bardzo lubię. Więc gdybym już został postawiony pod ścianą przed plutonem egzekucyjnym, to chyba bym został w Dzień dobry TVN. Do właśnie Dzień dobry TVN dołączy Małgosia Rozenek i Krzysztof Skórzyński. Nie wiem, czy oni tak lubią improwizację jak ty, bo dałeś im możliwość pewnej próby i miałem wrażenie, że tak się zestresowali. Nie wiem, czy to twoja obecność. To był jeden z tych elementów niezaplanowanych i spontanicznych, więc mieli prawo poczuć się odrobinę zaskoczeni. Natomiast myślę, że dotrą się jeszcze, bo to są dwie części z zupełnie różnych mechanizmów, że tak powiem, które teraz będą musiały pracować w zupełnie innej maszynie niż ta, do której byli wcześniej przyzwyczajeni. Więc zanim te tryby się ułożą, no to trzeba im dać czas. Ale myślę, że to może być ciekawy eksperyment, bo z jednej strony bardzo doświadczony dziennikarz, który wyrósł w newsach, ale jednocześnie znając Krzyśka wiem, że on ma bardzo duży potencjał rozrywkowy. Białe trampki też mi o tym podpowiedziały. Tak, widziałem też go parę razy w akcji bardziej prywatnej, jak nie wiem, grał na gitarze albo animował publiczność na stoku, więc wiem, że sobie poradzi. No a Gosia jest takim kameleonem, który już w różnych sytuacjach medialnych bywał i myślę, że i w Dzień dobry TVN znajdzie swoje miejsce i dopasuje się do tej ekipy. Małgosia nie ukrywała w wywiadach także z nami, że ona wydreptała sobie po prostu drogę do Dzień dobry TVN, że to było jej marzenie, że wielokrotnie prosiła Edwarda Miszczaka o tę posadę. Znasz ten typ dostawania pracy? Osobiście z własnego doświadczenia tego rodzaju wychadzania sobie pracy nie znam, bo zwykle ja reagowałem na jakieś propozycje, które spływały, a nie chadzałem gdzieś tam, żeby je z gardła komuś wyszarpnąć. Natomiast ja też cenię ludzi przedsiębiorczych i takich, którzy wiedzą, czego chcą, więc jeśli to rzeczywiście Małgosia jest pełna, że tak powiem, dedykacji do tego, żeby stać się gwiazdą poranka, no to mogę jej tylko kibicować i wspierać i zobaczyć, jak sobie poradzi, bo to ostatecznie program zweryfikuje, czy się w nim odnajdzie, czy nie, czy jakieś inne marzenie zastąpi w jej głowie to, co teraz będzie robić. Wiesz, że pojawienie się nowej pary w Dzień dobry TVN generuje mnóstwo artykułów, część z nich zdecydowanie jest podkoloryzowana. Jeden mówił o tym, że no, te wszystkie pary stałe Dzień dobry TVN troszkę się zmartwiły, bo będzie was więcej. Faktycznie, jak kiedyś nie było jeszcze pomysłu na nową parę, przynajmniej ja o tym nie wiedziałem, to w wywiadach na waszym prezydentkecie pojawił się temat, że już par wystarczy, tak wiele to chyba w ogóle jeszcze w historii Dzień dobry TVN nie było. Trudno mi jest odpowiadać za innych moich kolegów, koleżanki z redakcji, natomiast mnie osobiście ten rozwój naszego programu w niczym nie przeszkadza i tak Dzień dobry TVN jest jakimś jednym z elementów układanki mojego życia zawodowego, więc czy będę miał 5 dyżurów, czy 4, czy 3, czy 7, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. A ponieważ w ostatnim czasie staram się realizować swoją pasję, którą są podróże i potrzebuję też na te podróże czasu, to więcej luzu w kalendarzu Dzień dobry TVN akurat dla mnie osobiście oznacza większą szansę na to, że parę swoich pomysłów podróżniczych spełnię. Także dla mnie to dobry ruch.